To jest część wystawy, przynajmniej te pierwsze dwa stoły i tam kawałek końca, poświęcona przekładom biblijnym, głównie na język polski. Mówię głównie, bo są dwa wyjątki, ale to później chwilę o tym. Natomiast no, historia Biblii to jest w ogóle historia przekładu, więc to się tak nie da opowiadać historii Biblii bez jednocześnie mówienia o przekładach na języki. Dlatego, że bardzo wcześnie zaczęto przekładać Biblię, to były przekłady ze względu na to, że nawet część tych, którzy należeli do środowiska, w którym Biblia powstała, Hebrajczyków, bardzo szybko weszła w kulturę grecką i potrzebowała przekładu na język grecki, też i język syryjski i inne w tamtym rejonie świata używane. Tutaj mamy przekłady na język polski, począwszy od pierwszych drukowanych przekładów. Wiadomo, że rękopiśmienne przekłady zachowały się fragmentarycznie. Niewiele, no dzisiaj coś się ciągle dowiadujemy nowego, to nie jest tak, że nie wiemy. Tu na przykład bardzo interesującą historią są przekłady Tomasza ze Zbrudzewa. Tomasz ze Zbrudzewa, mnich benedyktyński z Lubinia, urodzony w 1500 roku, który już jako dorosły człowiek, widząc popularność protestantyzmu i przekładów protestanckich, stwierdził, że ludowi katolickiemu należy dać też przekład Pisma Świętego i to należy dać ten przekład takim językiem, który jest dla tego ludu zrozumiały. Stąd też w jego zachowanych fragmentach przekładów mamy używane na przykład słowa z Gwary Wielkopolskiej. Więc to są takie przekłady, które rzeczywiście są dla ludzi z celem duszpasterskim. Z celem duszpasterskim Tomasz ze Zbrudzewa nie wydał żadnego swojego przekładu, nie zdążył tego uczynić. Nie wiemy, czy planował przekład całej Biblii, ale jest taka możliwość, to jest oczywiście hipoteza. Pierwsze jego fragmenty przekładów to były fragmenty ksiąg, to był na marginesach, glosy na marginesach. Jak miał książkę, to były na przykład komentarze świętego Augustyna do tekstu biblijnego, więc on na marginesach tych swoich książek tłumaczył teksty biblijne. Tu mamy akurat trzy rodzaje przekładów Tomasza ze Zbrudzewa, to są perykopy wielkopostne, czyli takie fragmenty, które w Wielkim Poście służyły, żeby na nich, bazując na nich, mówić kazanie. Więc to były fragmenty lekcji Ewangelii używanych w Wielkim Poście. A w jakim to okresie czasu? To są lata, no już po reformacji, nie pamiętam w tej chwili daty śmierci Tomasza, ale to jest czas poreformacyjny, urodzony był w 1500 roku, więc to powiedzmy tam lata 540, mniej więcej chyba koło tego okresu. I to, tak jak mówię, najpierw glosy na marginesach, później fragmenty większe, te perykopy wielkopostne i wreszcie mamy przekład Apokalipsy, przekład, który jest, był czystopisem, czyli już tam z niewielkimi tylko poprawkami, najprawdopodobniej był przeznaczony do druku, natomiast nigdy tego druku nie wykonano. Ale ciągle też interesującą rzeczą jest to, że te rękopisy opracowała naukowo pani profesor Chwilecka, która zmarła w tym roku, w lipcu tego roku. I ona tak na poważnie w Polsce się zajęła Tomaszem ze Zbrudzewa. Notuje w jednym z tych swoich opracowań to, że ciągle są odkrywane nowe fragmenty przekładów dokonanych przez Tomasza właśnie na marginesach książek. Przeglądając książki należące do biblioteki, która była własnością Tomasza, czy były pożyczane przez niego. To robił to tak, że tak powiem, prywatnej pobożności, czy raczej już pod tym kątem? Raczej pod kątem wykorzystania duszpasterskiego, prawdopodobnie w jakichś kazaniach, konferencjach i być może też z zamiarem wydania później przekładu Biblii. To też ciekawe, bo jakby w tym samym czasie następuje tłumaczenie na inną lokalny język, czyli na język dolnoużycki.
W ogóle Tomasz korzystał też z jakiegoś przekładu czeskiego. Nie jest to tylko jego przekład. Nie korzystał z innych, natomiast korzystał z jakiegoś przekładu czeskiego. Okazuje się, że tam znaleziono analogię z jednym z przekładów czeskich. Więc to jest taka ciekawostka. Języki w tamtym czasie bardzo się już różnią od siebie, ten czeski, polski. Nie jestem językoznawcą, więc nie umiem na ten temat powiedzieć nic. Natomiast podejrzewam, że no jednak ten rdzeń w tych językach jest jakiś zachowany. Bo jeszcze chwilę wcześniej ta Biblia Królowej Zofii, to praktycznie niuansami się różnią te języki między sobą, a to przecież nie minęło aż tak dużo czasu. Tak. Zostawmy Tomasza, idźmy dalej. Mamy przekład, bo tutaj jest oczywiście rękopiśmienny, natomiast mamy przekłady drukowane z Murzynowskiego, pierwszy Nowy Testament, który został sporządzony przez młodego człowieka, jednak wykształconego. Oczywiście to nie jest przekład jakiś doskonały, idealny, ale był pierwszym takim przekładem sporządzonym przez protestantów Nowego Testamentu, który w druku się ukazał i mógł być bardziej rozpowszechniony. Wiadomo, że chodziło o rozpowszechnianie Pisma Świętego, nie tylko o to, żeby ktoś miał dla siebie jakiś tam tekst, ale chodziło o to, żeby teksty przeznaczyć przede wszystkim do celów liturgicznych w zborach, w kościołach. To był najszybszy kontakt człowieka takiego przeciętnego. Czyli ta prywatna pobożność. Bardziej pobożność taka kościelna, eklezjalna bym powiedział, czyli właśnie nieprywatna, bo nie mam tego tekstu. Owszem, też zaczęto oczywiście Biblię czytać dla siebie i studiować dla siebie i to i druk ułatwiał to, natomiast no, wiadomo, że pierwszym tym kontaktem zawsze był kontakt dla wielu ludzi liturgiczny, dlatego że te teksty musiały być czytane, ktoś nie umiał czytać, tak, ale w kościele usłyszał, jemu to powiedziano, ten tekst mu przeczytano. Biblia Leopolity, pierwszy katolicki przekład Pisma Świętego, drukowany. Biblia, która czasem przez językoznawców była bardzo krytykowana ze względu na jak to powiedzieć, nieudolność języka, czy taką. Ale tu się rodzi właśnie pytanie, czy rzeczywiście ta nieudolność była taka nieudolna, czy to raczej czarny pijar? I tutaj ciekawa jest opinia Czesława Miłosza, który czytając Biblię Leopolity stwierdził, że to naprawdę jest złe słowo na jej temat i jest ta polszczyzna Biblii Leopolity jednak jest piękna. Oczywiście jest to polszczyzna, która się, jeśli chodzi o język biblijny, tworzy i tu mamy jeszcze dużo latynizmów, dużo, tym bardziej, że no, przekłady katolickie bazowały na Wulgacie, więc mamy dużo takich kalek też z języka łacińskiego i zwrotów, które dopiero w języku polskim musiało być znalezione jakieś słowo na oddanie zwrotu biblijnego i tu przychodzi właśnie kolejny człowiek ważny, Szymon Budny. Szymon Budny, który był takim, był osobowością wyrazistą, to trzeba powiedzieć, bo niełatwo poddawał się kontroli przełożonych, będąc w zborze swoim protestanckim, później z pozycji kalwińskich przeszedł do Arian i nawet Arianie też mieli z Szymonem Budnym problemy, więc on był taką naprawdę indywidualnością, człowiekiem, który bardzo samodzielnie podchodził do sprawy. I człowiekiem, który nie kłaniał się autorytetom. Tak, tak. I rzeczywiście postawił sobie za cel, on, analizując te wcześniejsze przekłady, jednak zauważył, że nie są one przekładami doskonałymi. I zarzucał im wiele rzeczy, Murzynowskiemu zarzucał na przykład słabą znajomość języka polskiego. Bo ciekawe jest to, że no, tłumacząc na jakiś język, tłumacz powinien znać nie tylko język doskonale, z którego tłumaczy, ale język, na który tłumaczy.
I to jest rzecz. Ale to ciekawe, bo przecież Murzynowski to tworzy też podstawy gramatyki języka polskiego. Tak, podstawy gramatyki języka polskiego, natomiast Budny określa ten jego język jako gruby, taki może bardziej taki ludowy, może rzeczywiście, nie wiem co to pod tym określeniem rozumieć. Natomiast no coś mu tam jednak w tym języku polskim Murzynowskiego nie pasowało, czy to, że twierdzi, że Murzynowski nie był wykształcony w języku polskim, no tak. Ciekawe, bo to się tak trochę, niby twórca gramatyki języka polskiego, no niby tak, od tego czasu tak, mówimy o... Znaczy może nie twórca, zasady, ale taki dający zasady, początek tego Nowego Testamentu Murzynowskiego to jest właśnie podręcznik, pierwszy polski podręcznik ortografii. Tu mamy przed Ewangelią Mateusza, ortografia polska, to jest nauka pisania i czytania języka polskiego. Ile Polakowi potrzeba? Niewiele słów dostatecznie wypisana, czyli taka podstawa, ile jest potrzebne, więc jest to jakaś baza do tego, żeby ewentualnie sobie później tym pomagać przy czytaniu tego biblijnego przekładu. Szymon Budny tworzy słowa. Przykładem jest słowo rozdział, które zawdzięczamy Szymonowi Budnemu. Dzisiaj to mamy w wszystkich książkach współcześnie polskich drukowanych, rozdział pierwszy, rozdział drugi. To słowo po raz pierwszy pojawia się u Budnego, on jest autorem tego słowa. Wcześniej w przekładach mamy słowo kapitulum czy kapituła, w Biblii Brzeskiej kapituła. I jest to kalka z języka łacińskiego, jest to po prostu słowo łacińskie spolszczone, no tak można. Tutaj też trzeba dodać, że Biblie tamtych czasów, to dopiero od 1550 roku są podzielone na wersety, na rozdziały i tak dalej. Oczywiście tego wcześniej nie było. Wcześniej takiego podziału nie było. Stąd nie było potrzeby też właśnie takiego słowa, tak, używania. Literatura polska, wiadomo, tworzy się, to jest no, Kochanowski, za chwilę mamy Kochanowskiego, Reja, to jest taki wysyp literatur naszych polskich, Rej jako ojciec literatury polskiej, często się go nazywa ojcem literatury polskiej, może ze względu na popularność jego dzieł, bo nie był pierwszym, który pisał w języku polskim, więc to nie o to chodzi, że był pierwszy, ale chodzi o to, że rzeczywiście jego utwory były popularne. Rej był człowiekiem wykształconym zresztą też i tutaj czasami jakieś takie uwagi były wśród tłumaczy, nie tłumaczy, tylko językoznawców, polonistów katolickich, trochę tak mało pochlebne dla Reja, z tego względu, że Rej był protestantem. Nawet później próbowano mu przypisywać katolicyzm, czyli to, że się tam podobno przed święcią nawróci, co nie jest prawdą i to jakby od tej strony, już to już takie wchodzimy w sprawy wyznaniowe, ale wracając do Budnego, właśnie Budny nie znajdując pewnych słów tworzy nowe słowa, aczkolwiek też cechą jego przekładu jest stosowanie licznych hebraizmów. On starał się ten przekład zrobić jak najbardziej taki dosłowny, czyli oddawać zdania kolejne. I to troszeczkę sprawia, że ten przekład jest taki chropawy. To nie jest przekład taki bardzo literacki, jakoś tak nie da łatwo czytać. Jest dużo właśnie tych zwrotów z języka hebrajskiego, też tak spolszczonych tylko. No ale to jest naprawdę ciekawy przekład i myślę, że nie tylko dla językoznawców, ale w ogóle dla tych, którzy Biblią się interesują. No właśnie, bo tutaj trzeba też powiedzieć, że można tłumaczyć na różne sposoby, tak? Oddając słowo za słowo. Tak. Dzisiaj mamy przekłady linearne. Przekłady interlinearne, które tłumaczą, znaczy podają po prostu słowo pod słowem tekstu oryginalnego. To są przekłady znowu bardziej dla tych, którzy szukają sensu w Biblii i bardzo chcą wiedzieć dokładnie, co tam jest, ale też dla naukowców, dla tych, którzy też od strony naukowej się Biblią. To nie jest takie dzielenie włosa na czworo? Znaczy, zależy, tak, pytanie, do czego mi to czytanie Biblii jest potrzebne, tak? To zawsze muszę najpierw sobie na to odpowiedzieć. Jeśli dzielenie włosa na czworo, ktoś powie, że jest niepotrzebne, ale
czasem właśnie ta ciekawość człowieka prowadzi do tego, żeby poszukać jednak, a może coś tam więcej znajdę, a może coś więcej zrozumiem z tego, może coś się stanie bardziej jasne dla mnie. I nawet przy takim czytaniu osobistym Biblii dla siebie ze względów religijnych czy poznawczych, no jest to naprawdę cenne, co ciekawość ludzka, niektórzy mówią ciekawość pierwszy stopień do piekła, ja zawsze mówię ciekawość pierwszy stopień do wiedzy, tak? To jest pierwszy stopień do wiedzy. To nie jest ciekawość plotkarska, że tam mnie interesuje czyjeś życie, tylko mnie interesuje Słowo Boże, to co według człowieka wierzącego Bóg chciał nam opowiedzieć. I czasami te słowa pojedyncze gdzieś tam brzmią w naszych uszach dłuższy czas, jak takie słowo poruszy nas bardziej, nie? To tak, czasami to jest tak, że ono gdzieś tam brzmi, nawet po latach czasami. Nawet właśnie zwroty użyte przez poszczególnych tłumaczy, czasami są zwroty, które się w innych tłumaczeniach nie pojawiają, no inaczej zostało poddane. I gdzieś to zostaje, na przykład zapada w pamięć, że takiego zwrotu użyto. Podam przykład. Ernst Dichert, pisarz niemiecki, napisał taką książkę pod tytułem Proste życie i praktycznie cała ta książka to jest opis przemiany człowieka. To są czasy po I wojnie światowej, się jeszcze trwających po I wojnie światowej. Człowiek, który odchodzi na emeryturę z wojska i odchodzi na pustynię, tak możemy to nazwać, bo wyjeżdża w kraj swojego dzieciństwa, na Mazury i tam zamieszkuje jako dosłownie pustelnik na takiej wyspie, zajmuje się tam doglądaniem na rzecz miejscowego dziedzica terenu, tam połowu ryb i tego typu rzeczy, ale tam po prostu mieszka sobie sam w chatce i to, co go skłoniło do tego pójścia na tę pustynię, to był jeden werset z Biblii i ten werset brzmi, to jest werset psalmu, ten werset brzmi, jest w ten sposób, tak jak jest w tej książce, on jest przetłumaczony tylko w Biblii Gdańskiej. Nie ma tego w innych tłumaczeniach, być może jeszcze w jakimś, ale nie spotkałem. My znamy ten werset jako lata nasze przemijają jak trawa, tak? Czy jak westchnienie. O tak, jest taki zwrot, że nasze lata przemijają jak westchnienie. Natomiast tutaj mamy jako słowa niszczą lata nasze. Jako słowa, więc zupełnie inny sens tego i to autor wykorzystał, bo to jest też takie odniesienie do tego, że wiele słów padało podczas wojny, takich zachęcających do walki, do wojny, do tego, żeby się w to angażować i ta propaganda wojenna była tak mocna i ten człowiek po prostu odchodzi, on już tym wszystkim tą śmiercią, tym nieszczęściem, którego doświadczył i tym pustosłowiem jest tak po prostu wykończony, że idzie na pustynię i tam zaczyna zupełnie takie proste życie polegające na kontakcie z naturą, na kontakcie z Bogiem obecnym przede wszystkim w przyrodzie. No, to jest niesamowite. Książka oparta na jednym wersecie, tak można powiedzieć. Cała idea książki, cała myśl książki jest oparta na jednym wersecie. Mamy Biblię Brzeską, ona tu powinna być przed Buddym, 1563 rok, przekład kalwiński, sponsorowany przez księcia Radziwiłła, natomiast później zniszczony przez jego potomka ze względu na przejście na katolicyzm i taka chęć zasłużenia się odpokutowania grzechów. Co ciekawe, Budny we wstępie do swojej Biblii nawiązuje do tego wydarzenia i dedykuje swoją Biblię właśnie temu potomkowi. Tak. I robi taką aluzję, że ma nadzieję, że ta nie zostanie zniszczona jak poprzednio. No właśnie. No to były czasy reformacja i czasy poreformacyjne. Mówimy czasem kontrreformacja. Mówiąc o zjawiskach Kościoła katolickim, natomiast ja nie lubię tego określenia, dlatego że ono jakby zakłada, że to było tylko coś przeciwreformacyjnego. A naprawdę też pod wpływem i reformacji, i później Soboru Trydenckiego nastąpiło wiele przemian w Kościele katolickim, reform, na przykład reformy zakonów, tylko właśnie musieli się znaleźć ludzie,
którzy się rzeczywiście tym przejęli i faktycznie tacy ludzie byli i tej reformy dokonywali. I z drugiej strony, póki była konkurencja, to tak, oczywiście poziom przekładów, poziom kazań, tak, no zależało na tym, żeby jednak wyznawców trzymać w swoim kościele, żeby nie było, że konkurencja nam tutaj kogoś podbiera. A potem, jak to się wszystko pozmieniało, to i nawet ilość tych religijnych wydawnictw zmalała do niezbędnego minimum. Nie chcę się tu wypowiadać, nie jestem znawcą edytorstwa katolickiego czy innego. Idźmy dalej z przekładami. Przekład księdza Wójka, no to jest oczywiście sztandarowy przekład katolicki. Przekład, który ksiądz Wójek rozpoczął od Nowego Testamentu. Tutaj mamy wydanie Nowego Testamentu. On został wydany w 1593 roku. W 1966 roku, z okazji być może to też związek z milenium i chrztem, który przeżywaliśmy, postanowiono wydać replik tego Nowego Testamentu i tutaj mamy to wydanie. Jest to tak zwany, jak to się w nomenklaturze takiej określa, na przykład wujek A, ponieważ A to jest po prostu tekst tak jak on był, czyli z ortografią, z gramatyką, z pisownią, wszystko jest dokładnie tak, jak było u księdza Wójka. Czyli ten sam rodzaj czcionki? Tak, tutaj mamy tą czcionkę taką, no to jest po prostu replik, czyli fotokopia tego przekładu. Natomiast też stworzono coś, co się nazywa transkrypcją typu B, czyli jest to tekst, w którym mamy styl i polszczyznę Wójka, ale już mamy współczesną ortografię polską. Łatwiejszy jest w odbiorze, łatwiej się to czyta. Mamy to piękno języka wujkowego, ale już umiemy to prościej. To jest tak dla powszechnego odbiorcy, jest to lepsze, bo raczej mało kto z nas się umie poruszać w tych czcionkach i w ortografii nawet z renesansu XVI-wiecznej. Wobec tego jest to do czytania przyjemniejszy tekst, ale zachowuje tę polszczyznę Wójka, taką bardzo charakterystyczną, archaiczną polszczyznę, jaką się posługiwano w XVI wieku. No i wreszcie mamy Wujek C, czyli tu jest z kolei Wujek uwspółcześniony, a więc nie tylko jest to ortografia i pisownia, ale styl także już jest dostosowany do wymogów współczesnego języka. To w takim razie jeszcze wujek? To właśnie, to też był jakiś zarzut, z którym autorzy tego wujka C, czyli ksiądz Styś i ksiądz Władysław Lon, się spotykali, że właściwie to już jest ich wersja wujka, że to już niewiele z wujkiem ma wspólnego. Niemniej przekład też przyjemny do czytania i popularny z tego względu, że to też są lata 60. Mieliśmy wtedy no problem trochę, może nie problem, ale z przekładami biblijnymi mówiono ciągle o potrzebie nowego przekładu, ale jednak byli tacy, którzy bardzo się sentymentalnie wujka trzymali i mówili, że no warto to ocalić, zachować, że to jest jednak pomnik literatury naszej i to nie jest tak, że tego się nie da czytać, tak? To można czytać, a wielu ludzi było bardzo przyzwyczajonych do tekstu. On przecież przez długie lata funkcjonował. On funkcjonował w kościołach. Także w kościołach protestanckich, oczywiście. Na niektórych jest to ulubiony tekst. Niektórzy się na nim wychowali. Tak. Henryk Sienkiewicz w wspomnieniach z Mariposy opisuje sytuację, kiedy spotkał w Ameryce człowieka mówiącego językiem Biblii wujka. Okazało się, że ten człowiek, który wyemigrował z ojczyzny, to była Biblia wujka, to była jedyna książka, jaką on posiadał. I nie miał kontaktu z Polakami. Był sam w obcym środowisku. Żeby nie zatracić znajomości języka polskiego, to czytał Biblię Wójka. Czytał Biblię Wójka cały czas, ciągle czytał i nabrał tego stylu. Po prostu mówił takim stylem, jakim była pisana Biblia
księdza Jakuba Wójka. No i to jest ten też tekst, który wywarł na nas olbrzymie piętno. Słyszałem takie wtrącenia nawet, takie anegdoty, że nawet komuniści, czy nawet nasze, jeden z najbardziej znanych komunistów lat 50. Gomułka powiedział kiedyś, że jak mawia nasz wiersz narodowy, tak? A właśnie, wiersz narodowy. Cytują właśnie. A, no i też a propos wierszy, no wiadomo, że Biblia Wójka weszła do literatury. To jednak był tak ważny tekst, że pisarze, którzy w literaturze polskiej jest mnóstwo odniesień do Biblii, więc zasadniczo tekst Wójka jest tym tekstem, który jest cytowany, który jest jako nawet takie czasem przysłowiowe zwroty są wzięte z tekstu Biblii księdza Wójka. No, ale przychodzi już wiek XIX i zaczynają się głosy odzywać już na początku wieku XIX, w pierwszej połowie XIX. Ale zaraz. Mamy tu już wiek XVI i nagle XIX. Nagle XIX, tak, no. Rzeczywiście, no myślę, że tak, jeśli chodzi o Kościół katolicki, uznano naprawdę tekst Wójka za tak dobry, że nie ma potrzeby nowego przekładu. Właśnie do wieku XIX, później wiek XX, zaczyna się rozwijać krytyka biblijna. I zaczyna się mówić o tym jednak, że powinno się tłumaczyć z języków oryginalnych, a nie z wulgaty. Te teksty gdzieniegdzie u Wójka, ze względu na to, że on korzysta z wulgaty, są bardzo niejasne. Bardzo niejasne i niezrozumiałe. I w związku z tym stwierdzono, że naprawdę czas się zabrać za poszukiwania, jak to jest w oryginale, a nie w tłumaczeniu jednak, jakim jest wulgata, bo proszę zwrócić uwagę, że czy Biblia Leopolity, czy Biblia Wójka, to są tłumaczenia z tłumaczenia. To jest tłumaczenie z tłumaczenia. Natomiast no, jednak to nie jest złe, tak, w tym sensie, że rzeczywiście jest to tłumaczenie starożytne, ale problem właśnie choćby z tymi tekstami niejednoznacznymi, nie ciemnymi, jakimiś bardzo niezrozumiałymi. Poszukajmy w tekście oryginalnym, może nam to coś wyjaśni, może tam jednak, może tłumacz wulgaty po prostu sam czegoś nie zrozumiał i przełożył tak, jak mu się wydawało. No właśnie, takim znanym przykładem takiego może innego zrozumienia tekstu jest te rogi, które pojawiają się na głowie Mojżesza. Tak. No, ale rzeczywiście, a poza tym ten dialog między protestantami i katolikami no, prowadził do tego, że musieliśmy głębiej zajrzeć do tego. Zaczęto szukać. Tutaj pominęliśmy niechcący Biblię Gdańską, w sumie niesłusznie, Biblię Gdańską jako sztandarowy tekst protestancki, tłumaczony no już po Murzynowskim, po Biblii Nieświeckiej, czyli Biblii Budnego. Stwierdzono, że jednak no, trzeba stworzyć jakiś taki bardzo solidny tekst i tak powstała Biblia Gdańska, która przez wiele, wiele lat z kolei właśnie w kościołach protestanckich pełniła tę rolę, którą Biblia Wójka pełniła w kościele katolickim. Tutaj mamy, jeśli chodzi o Biblię Gdańską, no Biblię Gdańską, czyli ten rzeczywiście tekst, reprint tego tekstu, jak on wyglądał w momencie wydania, ale dzisiaj ze względu na sentyment też pojawia się mnóstwo uwspółcześnień Biblii Gdańskiej. Mamy przez Fundację Wrota Nadziei wydane uwspółcześnienie Biblii Gdańskiej. Takie uwspółcześnienia zaczęto robić znowu już w XIX wieku. 1881 rok to jest zebranie się komisji biblijnej, która stwierdziła, że związanej z Brytyjskim Towarzystwem Biblijnym, komisji, która stwierdziła, że należy uwspółcześnić jednak Biblię Gdańską, bo już też pewne rzeczy są archaiczne, pewne rzeczy przy czytaniu są niezrozumiałe i dokonano takiej pierwszej rewizji, to jest 1881 rok, o ile dobrze pamiętam. Tutaj jest ta tak zwana warszawska rewizja Biblii Gdańskiej. Ciekawe, że ten tekst też wydawano i w
i w Polsce, i do Polski był sprowadzany, bo tu na przykład mam wydanie ze Szwecji. Tekst był sprowadzany do Polski i funkcjonował do momentu powstania tak zwanego nowego przekładu, czyli Biblii Warszawskiej. Czasem jak słyszę Biblia Warszawska, okazuje się, że były dwie Biblie Warszawskie. Tak. Pierwsza Biblia, ta rewizja warszawska Biblii Warszawskiej i nowy przekład, który... Ale to znowu już. XVI wiek i XIX. Tu trzeba... Czy wiadomo, że zabory też... Że właśnie, ta historia nasza tutaj trochę się nasza historia przyłożyła do tego. Jakby były inne sprawy na pierwszym planie czasami. Dokładnie. I ciężko było o... Odbudowywaliśmy państwo i nasze domy, a potem pisaliśmy, tak? I wobec tego idziemy do wieku, do przełomu wieków i początku wieku XX. Tak jak powiedziałem, mówiło się o konieczności, arcybiskup Teodorowicz w liście do księdza profesora Szczepańskiego podkreślał konieczność stworzenia właśnie nowego przekładu opartego o języki oryginalne. I ksiądz Szczepański się takiego dzieła podjął. Mamy pierwszy polski katolicki przekład z języków oryginalnych, aczkolwiek z uwzględnieniem wulgatów też. Więc to było takie zalecenie, żeby owszem tłumaczyć z języków oryginalnych, ale jednak jednym okiem patrzeć na wulgatę, która jest oficjalnym tekstem Kościoła katolickiego. To nie jest tak, że Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarę? No nie, myślę, że to tam za bardzo ostro jest powiedziane, ale no wiadomo, że chodziło, też były względy duszpasterskie, bo skoro wulgata jest oficjalnym tekstem i ten tekst szukano też nowego tłumaczenia liturgicznego, tak, który miałoby być używany w liturgii, więc z tego względu właśnie to oglądaliśmy na wulgatę, bo jednak Kościół jest na całym świecie, tak, nie katolicki, nie tylko w Polsce, ale gdzieś tam jeszcze, i msza jest odprawiana tu i tam, wobec tego, żeby ten tekst jednak no, nie był całkiem dowolny, ale żeby miał związek z oficjalnym tekstem Kościoła. Ksiądz Szczepański w 1914 roku wydał taką książkę, która ma tytuł Bóg, człowiek w opisie ewangelistów. Nowy synoptyczny przekład czterech Ewangelii w jednej. To była pierwsza próba. Czyli zrobienie takiego jednego tekstu z czterech Ewangelii. On się oparł głównie na Ewangelii świętego Jana z jej chronologią wydarzeń i w tę chronologię wydarzeń wpisał teksty też z innych Ewangelii, przeważnie z Łukasza, z Marka i Łukasza, i tam, gdzie jeszcze czegoś brakowało, to uzupełniał to Ewangelią Mateusza, tam, gdzie nie było jakiegoś tekstu. I to bardzo był chwalony ten przekład przez wielu, księdza Rakutowicza. Ksiądz profesor Szczepański zresztą był dysponowany do tego przykładu tak naprawdę, bo był człowiekiem wykształconym, był badaczem, orientalistą, wiele lat spędził w badaniach na wschodzie, w podróżach. Wykładał później na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Wykładał palestynologię, to się tak ładnie nazywało. Rzeczywiście no, był człowiekiem, który znał i kontekst powstawania Biblii, środowisko, kulturę i znał języki oryginalne. Więc ksiądz Szczepański dlatego się tego przykładu podjął i planował oczywiście przełożenie znowu całej Biblii, natomiast to nie doszło do skutku. Zmarł w latach 20. udając się w podróż, gdzie miał objąć szefostwo Instytutu Biblijnego w Jerozolimie. No i niestety nie dotarł, tam zmarł w Innsbrucku. Ale pozostały po nim te przekłady, ten przekład Ewangelii. Później wydał przekład Ewangelii już poszczególnych, czyli nie tę harmonię ewangeliczną tak zwaną, tylko przekłady poszczególnych Ewangelii. Był chwalony, tak jak mówię, ten przekład ze względu na wierność tekstowi, ze względu na też prostotę języka, bo taki był cel też, żeby zachować prostotę języka ewangelicznego. No i to były takie zalety tego przekładu. Natomiast byli krytycy, oczywiście był pan profesor Chrzanowski, który bardzo taką krytykę napisał w bardzo napastliwym tonie zresztą zrobiono, gdzie zarzucono, ale czego dotyczyła krytyka? Krytyka dotyczyła
jakiś wpadek polszczyzny. Wpadek polszczyzny i też odchodzenia właśnie od tekstu wujkowego, co przecież było celem, więc no trudno coś, tak szczerze powiedziawszy, to krytyka trochę taka kulą w płot, bo taki był cel autora, żeby odejść, żeby dać całkowicie nowy przekład, żeby właśnie odejść od tekstu wujkowego, aczkolwiek też ksiądz Szczepański w pewnych momentach pozostawił te zwroty, które tak się po prostu utarły w kulturze, że no byłyby czymś zupełnie obcym w tekście dla człowieka czytającego. No właśnie, bo ten sposób, jak my dzisiaj patrzymy na Biblię, że Biblia powinna być tłumaczona takim lekko archaicznym językiem, no właśnie, takim pytanie, dostojnym, czy powinna. To właśnie wynikało z tego tłumaczenia księdza Jakuba Wójka. I niektórzy są tak do tego przyzwyczajeni, że ich po prostu aż drażni, jak to używamy współczesnego języka. Taki zarzut stawiano księdzu Gryglewiczowi, który po wojnie tłumaczył Pismo Święte, przetłumaczył Ewangelię, Dzieje Apostolskie, też pewne księgi Starego Testamentu. I właśnie zarzucano księdzu Gryglewiczowi używanie zbyt potocznego języka przy pisaniu tego przypadku biblijnego. I znowu możemy to traktować jako wadę tekstu, ale dla wielu ludzi była to zaleta. No właśnie, bo pierwotnie ten tekst pisany po grecku czy po hebrajsku, to on był raczej takim dość potocznym językiem. Tak. No, to był język, którym rozmawiano. Tak. Powiedzielibyśmy w niektórych fragmentach nawet wulgarnym. Takim wulgarnym czy grubym, tak? Czy grubym, tutaj no tak. Słynne określenie, to zresztą ksiądz Dąbrowski, chyba jako jedyny z naszych współczesnych tłumaczy, tak przetłumaczył bardzo dosadnie, znaczy tych wcześniejszych, nieobecnych, dosadnie, mianowicie to stwierdzenie świętego Pawła, że wszystko ze względu na Chrystusa, wszystko uznałem za... No właśnie, za co? Biblia Tysiąclecia i tytułem za śmieci, tak delikatnie, natomiast ksiądz Dąbrowski przytoczył za gnój, po prostu uznają za gnój, tak? To jest po prostu łajno. No właśnie, bo oryginał jest nawet jeszcze ostrzejszy. Tak, dlatego no wiadomo, że jednak też pewne względy takie kulturowe, kulturalne, no, oczekujemy tekstu pięknego i bez wulgarności i czasami coś tam może nam się w tym tekście biblijnym nie podobać. Doszedłem do księdza Dąbrowskiego. Ksiądz Dąbrowski pierwsze swoje przykłady robił z Wulgaty, ale rzeczywiście po księdzu Wójku był chyba najlepszym z tych tłumaczy, tam jeszcze minąłem księdza Grzymałę. Okazuje się, to była pierwsza Biblia Paulistów z kolei, tak jak mówiliśmy o pierwszej Biblii Warszawskiej. Tak, tu jeśli chodzi o księdza Grzymałę. Dlaczego mówię pierwsza Biblia Paulistów? Dlatego, że ksiądz Grzymała też w latach międzywojennych przetłumaczył Ewangelię, to jest Ewangelia Święta Pana naszego Jezusa Chrystusa, nowy przekład, tak to jest nazwane, z uprzednim komentarzem i też właśnie Ewangelię synoptyczną, Ewangelia Świętego Jana. I pojawili się w latach 20. w Polsce pauliści, pierwsi pauliści. I to oni właśnie zmotywowali księdza Grzymałę do tworzenia tego przykładu, więc przykład powstał na zlecenie, tak można to nazwać, paulistów. Stąd też tak żartobliwie mówię, że to jest pierwsza Biblia paulistów, bo faktycznie pauliści, nawet nie wiem, czy w swoich tam zakonnych zadaniach nie mają tego propagowania słowa. Ale to też właśnie ciekawe. Tak, jeżeli się przyjrzymy historii, to Wulgata powstaje na zlecenie. Na zlecenie. Septuaginta, jakby na zlecenie. Wynika to z tego, że ktoś chce tekstu, ale niekoniecznie jest kompetentny do tego, żeby samemu to tłumaczenie zrobić. Tak? Natomiast ma człowieka, który rzeczywiście to potrafi. I, no i szkoda, grzech tego nie wykorzystać. Tak? To prawda. Grzech nie wykorzystać. Przekład księdza Dąbrowskiego. Bardzo wiele razy wznawiane, wydawane, późniejsze wydania już końcowe były nawet też tłumaczone z języków oryginalnych, to wcześniejsze są z Wulgaty. I przekład, który się zadomowił rzeczywiście w wielu domach, miało oprócz Biblii księdza Wójka, albo nie mając Biblii księdza Wójka, miało Biblię przekład księdza Dąbrowskiego. Ten przekład powstawał w trudnych latach w czasie wojny, bo to już jest przekład powojenny, ale on powstawał w czasie wojny. Jest niesamowity wstęp tutaj do
wydania, jednego z pierwszych wydań tego Nowego Testamentu, gdzie właśnie pisze ksiądz Dąbrowski, że dla niego to było w tych mrocznych czasach, to tłumaczenie Biblii było takim światłem, czymś, co dawało mu nadzieję, co się rozświetlało ten mrok tych czasów wojennych. Więc bardzo, bardzo pięknie tutaj dzieli się takim świadectwem, tłumacza siebie jako tłumacza i tego, jak on to przeżywał, to tłumaczenie Pisma Świętego. I tak jak mówię, ono rzeczywiście pojawiło się, powiem tak, to jest moje ulubione tłumaczenie Pisma Świętego, z tego względu, że w domu miałem właśnie Nowy Testament cały księdza Dąbrowskiego, a w latach licealnych, pamiętam, postarałem się o takie wydanie Ewangelii i Dziejów Apostolskich i ponieważ ono jest w takiej formie kieszonkowej, więc woziłem to ze sobą, w pociągu czytałem sobie i stąd też bardzo zżyty jestem z tym przekładem. Rzeczywiście jest to dobry przekład literacko, pięknie zrobiony. I tak jak mówię, z tych powojennych przekładów do momentu powstania Biblii Tysiąclecia bardzo ceniony i bardzo, no wręcz rozchwytywany przekład. Mnóstwo wydań tego przekładu było i bardzo to się rozchodziło momentalnie. To właściwie... To jest pewne świadectwo tego, jak my jako Polacy pragnęliśmy tych tekstów. Tak, oczywiście. I tak naprawdę, jak się przyglądamy tej historii, nawet tej starej też historii, przecież te teksty wtedy też się rozchodziły jak... Jak świeże bułki. Świeże bułki. Ja pamiętam, jak trudno czasami było dostać te teksty, tak. A jednak one się w naszych domach pojawiały, chociaż nie sprzyjały ani polityka, ani władze, ani okoliczności. Trudno oczekiwać czasów sprzyjających. Szukamy czegoś, no jakby często wbrew czasom, czy niezależnie od tego, co się dzieje, czy wbrew temu, co się dzieje, no bo jest gdzieś ta tęsknota w człowieku jednak za tym za dobrem, za światem Ewangelii, zwłaszcza Ewangelii, bo tak jak mówię, dlaczego na przykład wydawano często Ewangelii i Dzieje Apostolskie. Ksiądz Kruszyński, tutaj też troszkę zapomniałem o nim, ksiądz Kruszyński był autorem przekładów głównie ze Starego Testamentu w latach międzywojennych, ale udało mi się znaleźć taki egzemplarz Ewangelii właśnie i Dziejów Apostolskich, przekładu autorstwa księdza Kruszyńskiego, aczkolwiek to trzeba było dopiero wydedukować, ponieważ nie ma strony tytułowej niestety, strony redakcyjnej. I dopiero po wzmiankach, które tam i po inicjałach JKR doszliśmy ze znajomymi, że jest to przekład księdza Kruszyńskiego. On jest naprawdę bardzo mało znany. Być może jest to takie uwspółcześnienie Wójta trochę, niekoniecznie samodzielny całkowicie przekład. Nie jestem na tyle badaczem tekstu, żebym potrafił to stwierdzić. Myślę, że można by to jakoś porównując zauważyć, jakie tu są zbieżności z tekstem Wójka, jakie nie są. I może przy tej okazji, jak przytrzymam tą Biblię w rękach, zwróćmy uwagę na wielkość tych Biblii. Te stare, wykorzystywane w kościołach, nagle przeszły do naszych domów. No tak, poręcznie. Mało tego, przeszły do naszych mundurów, do kieszeni. Możemy mieć dostęp w każdej chwili, a dzisiaj? Dzisiaj nawet mamy jeszcze jedną sytuację, tak, właśnie, wersja cyfrowa. Ja zachęcam nawet uczniów. My w tej chwili praktycznie na katechezie nie korzystamy z tekstów drukowanych, tylko właśnie z tekstów w internecie Biblii Online, aplikacji biblijnych. Bo daje to młodemu człowiekowi możliwość poużywania telefonu na lekcji, co jest bardzo sympatyczne, a jednocześnie nauczycielowi z kolei daje możliwość tego, żeby uczeń używał tego telefonu nie wbrew nauczycielowi, tylko zgodnie z jego wolą. Ksiądz Kruszyński, ten egzemplarz w ogóle ciekawa jego historia, bo znajomi robili remont w jakimś mieszkaniu i kilka takich starych różnych książeczek, też różnych tekstów biblijnych, tylko w innych językach też i tak stwierdzili, że no im to, oni tego nie zbierają i nie jest im to potrzebne, więc dzięki temu ten tekst od nich dostałem i mówię, to jest jeden z najciekawszych tutaj egzemplarzy tych różnych przekładów. Jak o ciekawych mówimy, to Apokalipsis Jana Teologa, tekst przekładu Apokalipsis z 1905 roku.
wydany w Berlinie w drukarni pana Stankiewicza. Cena 1 rubel 50 kopiejek, więc Berlin, Rosja, Polska, bo nakład Gebetnera, księgarnia Gebetnera i Wolfa, krążenie tego tekstu. Co dziwne, nie znalazłem jeszcze informacji żadnych o tłumaczu, oprócz imienia, nazwiska, Wacław Michałowski. Po objaśnieniach do Apokalipsy można się zorientować, że jest protestantem i to takim bardzo radykalnym protestantem, który nie uznaje jakiejś nadrzędnej organizacji zborowej, czyli że każdy zbór jest samodzielny, a tworzenie wszelkich struktur to już jest wbrew Panu Bogu, ponadzborowych, więc tyle można się o tłumaczu dowiedzieć. Ja dalej szukam, to nie jest tak, że to jest koniec poszukiwań, więc mam nadzieję, że się uda jakieś informacje zdobyć. Z takich nieznanych postaci tłumaczących, tu też ciekawy egzemplarz psalterza, parafrazy, bo Księga Psalmów w ogóle była księgą bardzo często tłumaczoną, oddzielnie w ogóle od całej Biblii, z tego względu, że często służyła ludziom po prostu jako modlitewnik. Jako modlitewnik ludzie się tym modlili, ludzie śpiewali te psalmy, wobec tego stanowiły też element brewiarzy, kancjonałów, ksiąg liturgicznych, ksiąg do użytku osobistego, także takich książeczek do nabożeństwa. I stąd też psalterz był bardzo często tłumaczony. Tutaj mamy przekład Jana Kochanowskiego, mamy przekład Czesława Miłosza, ale też inne przekłady innych autorów. Bardzo dużo jest przykładów polskich psalterzy. Jadwiga Stabińska, siostra benedyktynka, Marek Skwarnicki, Roman Brandstetter, Wojciech Bąk. W ogóle ciekawa postać poeta i zresztą z bardzo taką dramatyczną historią życia osobistego. Leopold Staff, no tutaj też jest Kochanowski i psalmy jeszcze właśnie z czasów dawnych, Paweł Milejewski, to jest przekład poetycki, czyli też parafraza. Kancjonały, tutaj przekład profesora Benedyktowicza w kancjonale metodystycznym mamy psalmów. Tu z kolei mamy bardzo stary kancjonał, 1866 roku wydanie, to jest drugie już wydanie tego kancjonału dla chrześcijan ewangelickich na Śląsku, w języku polskim. Czcionka jest czcionką gotycką, natomiast tekst, czyli taka, jaka była też używana w tych przykładach renesansowych, trochę już zmieniona, ale tekst jest w języku polskim. I są tu też przykłady psalmów wzięte albo z Kochanowskiego, ale są też parafrazy poetyckie innych autorów, czasem autorów anonimowych, więc takich, o których nic tam więcej nie wiemy i się pewnie nie dowiemy. Niemniej no, jako teksty pięknie przełożone poetycko. Zresztą Wojciech Bąk, tutaj wspomniałem o Wojciechu Bąku, on we wstępie do tego przykładu stwierdza, że często tłumacząc Księgę Psalmów, tłumacze zapominają, że to jest poezja, że to musi na emocje oddziaływać. Że to nie może być tekst tylko taki, który jest suchy, ja to sobie tam czytam, ale to jest tekst, który ma budzić emocje w człowieku. No ale właśnie, przeciętnie w Polsce przyjmuje się, że poezja to ten rym, poezja hebrajska troszeczkę się od tego różni. No to jest zgrzyta bardzo. Dla poetyka, no, używano wtedy, nie możemy też anachronicznie podchodzić, czyli nie tych jakby tego modelu poezji, który długie lata funkcjonował, to nie jest tak, że on dzisiaj funkcjonuje, nie możemy przenosić na inną kulturę też i na inne czasy. Zresztą tu się nie chcę wypowiadać, bo nie znam języka hebrajskiego na tyle, żebym mówił o poezji hebrajskiej. Ale wracam do tych przykładów psalterzy. Często właśnie psalterzy przekładano poetycko. Tutaj gdzieś był przekład, no właśnie, gdzieś go miałem i się zagubił, Karpińskiego, który jest, o jest, tutaj przykładem poetyckim. Mamy bardzo ciekawy zbiorek pod tytułem Na Karpie Dawidowej. To jest też autor Tomasz L. Jest to pseudonim. Pseudonim człowieka, który był uczniem Stanisława Wyspiańskiego, który był rzeźbiarzem, artystą, plastykiem, głównie znany z swoich prac plastycznych, ale był też poetą, wydawał jakieś tomiki poetyckie. Między innymi wydał właśnie taką swoją poetycką parafrazę niektórych psalmów na harfie Dawidowej, tak to się nazywa.
I też rzecz ciekawa, którą udało mi się zdobyć zupełnie tak jakoś niezamierzenie i przypadkowo. Zwróciłem uwagę na tytuł, było to wystawione na aukcji jako psalmy ułożone wierszem przez Stefanię Findysz. No i teraz myślę sobie, psalmy ułożone wierszem, może chodzi po prostu o poezję, bo czasami niektórzy poeci nazywają swoje wiersze psalmami, a one psalmami nie są. Tadeusz Nowak jest chyba najbardziej znanym autorem takich niebiblijnych psalmów. Natomiast to rzeczywiście jest parafraza psalmów biblijnych. Więc takich, i też o autorce nie mam najmniejszego pojęcia i żadnych informacji, nie znalazłem do tej pory. Wincenty Pol, też mamy tutaj przykład psalmów pokutnych Wincentego Pola, więc naprawdę księgi psalmy i księgi też mądrościowe były księgami, które często inspirowały poetów czy artystów właśnie do tego, żeby próbować sił swoich w przekładzie, ewentualnie w parafrazie tego tekstu. Stąd też często były to, ale to już od renesansu, często były przykładane księgi mądrościowe. Księga Koheleta bardzo często, księga Hioba, osobno od całej Biblii. No właśnie, księga Tobiasza. One miały kształtować tą osobistą pobożność, osobistą religijność i osobisty rozwój. Dzisiaj byśmy właśnie to nazwali poradnik osobistego rozwoju. Tak? Dzisiaj wchodzimy do Empiku, mamy całą półkę czegoś, co się nazywa rozwój osobisty, tak jest nazwane. I mamy tam mnóstwo duchowości, jakichś od duchowości hinduskich, chińskich, jeszcze jakiś począwszy poprzez zupełnie świeckie właśnie metody rozwoju siebie jako osoby, jako człowieka. A czasem zapominamy, że mamy piękne naprawdę teksty w Biblii, które też służą nam jako taka praktyczna nauka życia. Kiedyś się spotkałem z taką metodą zalecaną w jednym z wyznań, to akurat nie w katolicyzmie, u kogoś to przeczytałem z innego wyznania, ponieważ Księga Przysłów posiada 31 rozdziałów, żeby czytać sobie rozdział dziennie na cały miesiąc, jako właśnie też takie myśli dobre, które inspirują do dobrego życia, do życia według prawa Bożego. Tak też, z taką intencją też te księgi przekładano i tworzono różnego rodzaju parafrazy. Idziemy do czasów współczesnych, już zupełnie mamy coraz więcej przekładów. Oczywiście najbardziej znanym polskim przekładem jest Biblia Tysiąclecia. Ksiądz Pietkiewicz, który jest historykiem polskich przykładów Biblii, cały osobny tom poświęca Biblii Tysiąclecia. Dlatego, że rzeczywiście to był przekład, którego po pierwsze od dawna mówiono, że potrzeba nowego przekładu, no i rzeczywiście mnóstwo ludzi w to zaangażowano. To nie była praca jednego tłumacza, tak jak w przypadku księdza Dąbrowskiego, ale zaangażowano cały zespół redakcyjny, mnóstwo ludzi, mnóstwo tłumaczy. Bardzo ciekawa jest historia w ogóle powstawania tego przekładu, też nie tylko rzeczy takie bezbolesne, ale też i tarcia, które się odbywały i jeśli chodzi o autorów i redaktorów, nie wszyscy na przykład wiedzą, że pierwotnie w Biblii Tysiąclecia psalterz, który miał się tu znaleźć, miał być psalterzem Romana Brandstettera. Roman Brandstetter przełożył pięknie psalmy, natomiast nie dogadano się po prostu z autorem i w efekcie było tak, że ktoś inny musiał się tego przykładu podjąć. Biblia Tysiąclecia, która nazwa oczywiście planowana wydanie na 1966 rok, na tysiąclecie Chrztu Polski i stąd też taki cel. Oczywiście to zaważyło też na przekładzie, bo pierwsze wydanie miało mnóstwo błędów i nawet ksiądz Dąbrowski właśnie użył bardzo złośliwie takiego określenia, które funkcjonuje do dzisiaj. Biblia Tysiąca Błędów. Nie Biblia Tysiąclecia, tylko Biblia Tysiąca Błędów. Niemniej to dotyczy pierwszego wydania, później zaczęto wprowadzać poprawki. Dzisiaj mamy już piąte wydanie Biblii Tysiąclecia. A nie szóste? Nie, jest planowane szóste wydanie, z tego co mi wiadomo. Natomiast jeszcze tego szóstego, nie wiem czy ono będzie, nie ma jeszcze tego szóstego wydania. Mamy w tej chwili piąte wydanie Biblii Tysiąclecia i ono się pojawia jako główny tekst katolicki
Na przykład w wydaniu Biblii Jerozolimskiej polskim, Biblii Nawarskiej, bo te Biblie, które są gdzieś właśnie z Francji czy z Hiszpanii, one zostały tutaj przyjęte w Kościele Polskim ze względu na bardzo rozbudowane komentarze, głównie duszpasterskie, takie, zwłaszcza Biblia Nawarska na przykład ma takie komentarze duszpasterskie, także dla osobistej pobożności, więc postanowiono tę Biblię Nawarską, te komentarze przetłumaczyć. Natomiast tekst jest tekstem Biblii Tysiąclecia. Ewentualnie tam, gdzie inna wersja przekładu jest, to wtedy się wspomina w komentarzu, że jednak ten komentarz odnosi się do zwrotu, który jest użyty w innym tłumaczeniu. Ale to też ciekawe, bo to jest Biblia, którą się wydaje w Polsce, ale też wydaje się za granicą. Szmugluje się do Polski. Czasy trudne nasze, gdzie rzeczywiście ciężko było w ogóle o Pismo Święte. Stąd też nie wybrzydzano i brano co było, brano co się dało po prostu. Tutaj też powstaje znowu przekład protestancki, Biblia Warszawska, tak zwana, która już nie jest rewizją Biblii Gdańskiej, ale jest rzeczywiście nowym przekładem. I ta Biblia, co ciekawe, też jest w środowiskach katolickich kupowana, czytana, ze względu na to, że w ogóle chodzi o dostęp do tekstu biblijnego. I jest, tak jak mówisz, przywożona, często drukowana w Szwecji, gdzieś w Stanach Zjednoczonych i przewożona do Polski, później też szmuglowana na wschód. I to, tak jak już tu mówimy, to dotyczy właśnie ten szmugiel bardzo wielu osób. Co ciekawe, ja spotykam co chwilę kogoś, kto mówi, że brał w tym udział, że przewoził Pismo Święte. Ja w ogóle tak chciałem tę część wystawy zadedykować, bo zmarł w tym roku pan Julian Grzesik, który był, pochodził ze środowiska, był w środowisku badaczy Pisma Świętego, ale był właśnie jednym z tych, którzy to Pismo Święte przewozili długie lata, przewozili na wschód, gdzieś w wydrążonych kiełbasach, zapieczone w chlebach, w puszkach, w pudełkach po proszku XI. Raz nawet mu pomógł w smuglu, niechcący i nie wiedząc o tym, Daniel Odbryk. Więc takie osoby wykorzystywano często, które wiadomo, że nie będą kontrolowane na granicy jako osobistości znane, nawet wojskowi czy członkowie partii też byli takimi, których wiadomo było, że nie będą kontrolować, więc można powierzyć im te teksty do przewożenia. Idziemy do przykładów współczesnych, już zupełnie nowe, coraz więcej. Mamy przykład Wewnętrznego Instytutu Biblijnego, przykłady interlinarne, Biblia Paulistów. To są przykłady, które współcześnie funkcjonują, są czytane, wiele osób ma kilka. I to jest najlepsza właściwie metoda. Kilka przykładów Pisma Świętego porównuje te przykłady ze sobą, żeby mieć jak najszerszy obraz. No właśnie, bo my dzisiaj żyjemy w niezwykłych czasach. Kiedyś za jeden egzemplarz można było stracić życie. Można było naprawdę cieszyć się. Nie jeden egzemplarz, trzeba było sprzedać wioskę. Żeby w ogóle kawałek Pisma Świętego czasami mieć, jakiś niewielki fragment. Ludzie naprawdę poświęcali długo. Mamy co się da, mamy co się da, naprawdę mamy co się da, co się chce. Samemu można próbować przekładać Pismo Święte, oczywiście ucząc się języków. Mam tu taki przykład, który ja osobiście bardzo jestem krytykiem tego przykładu, z tego względu, że sami autorzy przyznali, że nie znają języka hebrajskiego, jest to też między innymi przykład Starego Testamentu. Sami autorzy stwierdzili, że nie znają języka hebrajskiego, a mimo tego, że tego przykładu podjęli, korzystając ze słowników, bo dzisiaj mamy duży dostęp do literatury takiej Biblii, takiego aparatu badania Biblii, czyli słowników biblijnych, tłumaczenia interlinarne, więc rzeczywiście jak się ktoś uprze, to może usiąść i zrobić swój przykład, bazując na przykładzie interlinarnym. Tylko oczywiście ja wtedy nie jestem tłumaczem tak naprawdę, tylko jestem kimś, kto korzysta z owoców czyjejś wiedzy, ewentualnie układam to ładnie, zgrabnie w zdania w języku polskim, mniej lub bardziej zgrabnie. To też jeszcze taka myślę, ciekawostka, bo dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy tych przekładów, do nich mamy dostęp, a jednak powstają ciągle przekłady z przekładów.
Tak, przykłady z przykładów, one czasami mają uzasadnienie, czasami mniej. Uzasadnienie mają wtedy, jeżeli nie mamy jakiegoś tekstu, bo pamiętamy, że Biblia to nie jest księga jakaś jedna, ale mamy Biblię hebrajską, mamy Biblię grecką, mamy Biblię syryjską. I nie było do tej pory na przykład tłumaczenia Biblii syryjskiej, takiego dostępnego w języku polskim. Tu na przykład mam przykład z przykładu tłumaczenia Georga Lamsy, więc można by się zastanawiać, na ile ma to sens, tak? Na ile ma to sens przekładanie, bo jednak jest to przykład z języka angielskiego, a nie jest tłumaczem języka oryginalnego. No ale wtedy nie byłby to już przekład Georga Lamsy, tak? Gdybyśmy z kolei to przełożyli, no to wtedy już by był to przekład własny. Tutaj powiedziałem wcześniej, że są wyjątki, jeśli chodzi o język. Mamy tutaj Torę w języku kaszubskim, to jest jeden z wyjątków. Tu mamy Gwarę Góralską, natomiast tu mamy jeszcze język Esperanto. Język, z tego względu zdecydowałem się to umieścić w tej wystawie, bo jednak jest to język, który w Polsce, no tak wtedy jeszcze niekoniecznie w Polsce, ale powstał Ludwik Zamenhof jako twórca międzynarodowego języka Esperanto. Zdecydował się Biblię przełożyć, przełożył Stary Testament, nie przełożył Nowego, no Ludwik Zamenhof był Żydem, więc trudno, żeby się brał za tłumaczenie Nowego Testamentu, jakby go ktoś o to nie poprosił, być może jakby go ktoś poprosił, to by to zrobił. Natomiast Towarzystwo Biblijne Brytyjskie przełożyło Nowy Testament na język Esperanto, ale Biblia w kanonie hebrajskim, czyli nie ma ksiąg wtórnokanonicznych. Okazuje się, że dopiero współcześnie powstał przekład ksiąg wtórnokanonicznych na język Esperanto, którego dokonał pastor Georg Berveling, czyli też ciekawostka, że nie katolik, a podjął się tutaj przekładu ksiąg wtórnokanonicznych czy apokryficznych, jak mówią niektóre wyznania. Więc to też taka ciekawostka tutaj, bo jest to pierwsze od czasów Zamenhofa tłumaczenie tych ksiąg. Tak naprawdę nikt do tej pory tego nie zrobił. Więc jest oczywiście jeszcze mnóstwo języków, na które Biblia nie jest przełożona i być może pewnie na niektóre nie będzie, bo czasem są to języki ginące. Wiemy, że są takie języki, które za chwilę zanikną, bo osób używających tych języków jest już dzisiaj bardzo niewiele i no i pewnie na te języki Biblii nikt nie przełoży. Ale ciągle się podejmuje tych translacji. Powstają Biblie w językach, w których do tej pory nie powstawały, jak na przykład w języku Tuaregów powstała Biblia. I co ciekawe, autorem przekładu, czy autorką przekładu jest nasza rodaczka, która się zaangażowała właśnie w tę misję wśród Tuaregów i też właśnie w przekład Biblii. I dzięki temu mamy w przekładzie Biblii na język Tuaregów polskie słowa. No właśnie, mamy, bardzo ciekawa mamy rzecz. Mamy polskie słowo korona, dlatego że nie było tego słowa. Tuaregowie nie znają koron, więc trzeba było, można było zastosować jakikolwiek wyraz, któregokolwiek języka, albo stworzyć nowy, bo tego słowa w języku Tuaregów nie było w ogóle. Więc autorka zdecydowała się na wzięcie słowa z języka polskiego, ponieważ pięknie brzmi. Ponieważ pięknie brzmi i w objaśnieniu na dole dodano, że jest to nakrycie głowy królów. Nakrycie głowy królów, bo trzeba było objaśnić wyraz, skoro czegoś takiego nie ma w języku. Czyli podobnie jak pamiętamy Szymon Budny, słowo rozdział, tak, tutaj nowe słowa powstały. No właśnie, a tu z kolei wykorzystanie słowa z innego języka w innym języku. A to właśnie jest niesamowita przygoda, jeśli chodzi tak o też tłumaczenia. Bo jak przetłumaczyć specyficzne, hebrajskie słowa? To jest jeden problem, natomiast drugi problem, to co mówiłem przy Murzynowskim, że trzeba bardzo dobrze znać język, na który się tłumaczy. Więc ona musiała wejść w kulturę Tuaregów, kilka lat tam spędzić, wejść mocno w tę kulturę, żeby zrozumieć pewne rzeczy. Na przykład Tuaregowie, w Ewangelii mamy mnóstwo mowy o rybakach. Apostołowie są rybakami, tak? Dla Tuarega, Tuareg nigdy nie widział zbiornika wodnego większego niż garnek. Rybak to jest rzeźnik ryb. To jest człowiek, który zabija ryby. Zresztą ryba jest czymś obrzydliwym dla Tuarega. Wielu Tuaregów nie wzięłoby ryby do ust w ogóle.
I teraz jak spowodować, żeby ten obraz tej postaci był pozytywny, a nie negatywny rzeźnik gry, gdybyśmy tutaj wzięli, Pan Jezus mówi do Piotra, teraz odtąd ludzi będziesz łowił, no to nie za ciekawie to brzmi, prawda? Że gdybyśmy, no tak, w tym kontekście. Tak, w tym kontekście właśnie, że to jednak trochę pewne rzeczy, które są po prostu innością, odmiennością kultury i tłumacz musi to uwzględnić. Musi to uwzględnić, bo będzie ten przekład, nawet nie tylko to, że niezrozumiały dla tych ludzi, gdyby tego nie zrobił, ale może być odpychający nawet w pewnych, no tak, pewnych zwrotach. Tak? No, ludzi, no, to... no to brzmi to nieciekawie, więc no, dlatego mówię, że ważna rzeczywiście znajomość języka, na który się Biblię tłumaczy. No i tak doszliśmy do końca tutaj tego naszego stołu i wystawy. No i co, trzeba by podsumować jakoś, więc myślę, że za mało mamy stołów, to po pierwsze, tak? Czyli nie rozwinęliśmy się z tym tak, jak można by się było rozwinąć. Wielu przykładów tutaj nie ma. Wielu przykładów nie ma, bo do wielu przykładów nie dotarłem, więc ciężko, niektóre ciężko zdobyć, niektóre są w ogóle nie do zdobycia, dlatego że są przekładami, które pozostały w rękopisach. I przekłady na przykład XIX-wieczne niektóre, czy międzywojenne, pozostały tylko w rękopisach i jest jeden egzemplarz gdzieś w jakiejś bibliotece. No i jak ktoś tam chce to obejrzeć, to ewentualnie fotokopię jak kiedyś zrobią, to może będzie taka możliwość i szansa, żeby to zobaczyć. No i korzystajmy. Mamy mnóstwo naprawdę dzisiaj i rozmawiałem kilka dni temu z profesorem Michałem Czajkowskim i on mówił, że zawsze swoim studentom zalecał, żeby po pierwsze uczyć się języków oryginalnych. Dzisiaj większe szanse i możliwości. Jeśli nie mamy takich możliwości, a znamy na przykład jakiś język obcy, nowożytny, to nawet porównać sobie przekład polski z przekładem w języku nowożytnym obcym, a jeśli już nie znamy żadnego języka obcego, to wtedy choćby to, że wezmę różne przekłady polskie i te przekłady sobie porównam między sobą, zobaczę, więcej zrozumiem, więcej mi się coś czasem wyjaśni, do czegoś dotrę, coś mnie zaciekawi. No i tak jak powiedziałeś, Michał, już na koniec, najważniejsza sprawa, najlepszy przekład jest taki, który się czyta. To właśnie. To jest w ogóle niesamowita przygoda. My dzisiaj żyjemy w takich czasach, że nie musimy walczyć o to, żeby gdzieś dotrzeć do tego tekstu. Te teksty są dostępne. Idziemy do kiosku ruchu, Biblia gdzieś tam leży. Mamy w telefonie. Mamy w telefonie. Ale rzeczywiście nawet historia mówi o tym, że wielu ważnych ludzi ten tekst czytało i jakieś na nich wrażenie wywarł. No i nie zaciekawia nas to, żeby sprawdzić, a co go tak czasem poszło. Wyrażamy jakieś opinie, nie znając czegoś zupełnie. I nieraz się spotykam z opiniami też na temat Biblii bardzo negatywnymi, nawet nie to, że krytycznymi, ale negatywnymi. Ale takimi, które jak się wsłuchać w ten głos, to bardziej wynikają właśnie z ignorancji, z nieznajomości tekstu, nieznajomości jego historii i z takiego uprzedzenia. Uprzedzenia. Więc myślę, że ważna rzecz, żebyśmy podchodzili zawsze bez uprzedzenia do czegoś. Choćby sprawa Biblii Leopolity, prawda? I tego, jaką ona jest pod polszczyzną pisana. Ważne, żeby podchodzić bez uprzedzeń i wziąć po prostu ten tekst, niech on do nas przemówi. Wziąć go do ręki i dać szansę temu tekstowi, żeby do nas przemówił. Dać mu szansę. Dać szansę, a już jak my rozmawiamy jako ludzie religijni, to dać szansę Panu Bogu, żeby do nas przez ten tekst przemówił. No to też jest niesamowita rzecz, bo przecież może w takim dużym uproszczeniu możemy powiedzieć, że to jest książka, którą możemy czytać zawsze w obecności jej autora. I zawsze możemy spytać, co autor miał na myśli. Jak coś nie rozumiemy, to żeby nam wyjaśnić lepiej. Tak. I tak naprawdę no po to jest ona pisana, bo w końcu kiedyś ona powstała w jakimś określonym celu. Tak już po podsumowaniu, zapraszamy na wystawę, ale zapraszamy przede wszystkim do czytania Biblii, do szukania, do też
tego, żeby to było takie bardzo żywe i żeby ten kontakt z Biblią był, żebyśmy nie zapomnieli o tym, że ją mamy, żeby to, co jest tekstem biblijnym, zagościło nie tylko w domu, na półce, ale żeby gościło w sercu człowieka, w jego umyśle i w ten sposób też przemieniało jego życie, bo wszyscy tutaj traktujemy Biblię jako słowo, które zmienia. Słowo, które, i to ważne też, ciągle cytuję tutaj Tomka Żółtko, który powiedział, że byśmy czytali Biblię, żebyśmy pamiętali, że czytać mamy Biblię dla siebie, a nie przeciwko komuś. To jest ważna uwaga i ja sobie ostatnio to mocno tak gdzieś tam mam w pamięci i przy każdej okazji, jak mogę, to powtarzam. Ja też czasami mówię, że Biblia jest dla ludzi odważnych, którzy nie boją się spróbować. Nie boją się spróbować ją przeczytać, albo poświęcić chwilę, żeby usiąść nad tym tekstem, poczytać, pomyśleć i posłuchać. Bo Biblia to naprawdę niezwykła księga. O tym opowiadamy na tej wystawie, na którą Was serdecznie zapraszamy. Ale też zapraszamy, poszukajcie informacji, czy gdzieś w Waszej okolicy nie ma takiej wystawy, albo nawet może chcecie, żeby była, to zaproście nas do siebie. Tak, bo to nie jest w ogóle jedyna wystawa biblijna, to trzeba powiedzieć, że takich wystaw jest więcej. I często są organizowane przez pasjonatów, ale często też przez ludzi, którzy wiele na temat Biblii mogą nam powiedzieć od strony takiej fachowej. I myślę, że warto rzeczywiście szukać i warto, tak jak Michał powiedział, być może gdzieś blisko nas jest takie miejsce, gdzie można by o Biblii porozmawiać, gdzie można by nie tylko poczytać, ale z kimś porozmawiać na ten temat. Bo przecież. Dla niektórych Biblia ma ogromne znaczenie przecież, tak? I może wyglądać w ten sposób, ale to nie znaczy, że już jest nieaktualna i nieważna, bo to znaczy, że ktoś ją po prostu czytał, używał i wiele dla niego znaczyło. Słuchajcie, bardzo byśmy się cieszyli, gdyby wasze Biblie też tak wyglądały. Słuchajcie, dostałem tą Biblię od człowieka, który czytał ją od młodych lat i powiem, że ją zaczytał, ale jak czytał, to ona zmieniła jego życie, bo to jest tekst, który zmienia życie. Jeśli macie problem ze swoim życiem, to spróbujcie. Jeśli nie macie problemu ze swoim życiem, też spróbujcie. Słuchajcie, poszukajcie informacji o tej niezwykłej księdze. Poszukajcie takiej wystawy. Poszukajcie ludzi, którzy potrafią o tym opowiadać. Być może gdzieś tam są obok was. Wystarczy się rozejrzeć. Jeśli chodzicie do kościoła, to słuchajcie tekstu, który jest czytany, tekstu biblijnego. Autorzy tych tekstów przez całe swoje życie poświęcili temu, aby ten tekst dotarł do nas w niezmienionej formie. Po to, żebyśmy go przeczytali i żebyśmy go zrozumieli. Możecie też Biblii posłuchać, dlatego że dzisiaj coraz częściej mamy do czynienia z Bibliami w wersji audio. Jest na przykład świetne wydanie Biblii Tysiąclecia jako tak zwanej superprodukcji, czyli słuchowiska z udziałem aktorów, którzy w sposób profesjonalny tekst biblijny czytają, interpretują i warto sięgnąć po to. Tak jak jeszcze ja osobiście nie przepadam za audiobookami i nie słucham, często zasypiam przy audiobooku, tak to jest rzeczywiście specyficzny audiobook, bo słuchowisko, czyli bardzo dynamicznie jest ta treść biblijna przekazana. Tutaj akurat mamy na wystawie taką wersję na pendrive, ale jest też na płytach. Jakiś czas temu była wydawana jako dodatek też do Gościa Niedzielnego. Jest w internecie, można posłuchać fragmentów, więc zachęcam do tego, żeby choćby w takiej formie, nawet jadąc sobie gdzieś w autobusie, w tramwaju, na słuchawkach, posłuchać sobie tego tekstu, bo nie mogę wtedy czytać, muszę na coś uważać, ale na przykład mogę tego tekstu biblijnego posłuchać. Słuchanie tekstu zresztą dla wielu dawniej było jedyną formą
kontaktu z tekstem biblijnym, ponieważ nie umiał czytać ktoś i jedyny sposób to był taki, żeby przyjść posłuchać kogoś, kto czyta. Ja uczestniczę w Mszy Świętej systematycznie ponad 25 lat i to jest 25 lat słuchania codziennie tekstu biblijnego. I powiem, że ja ten tekst znam na pamięć w tej chwili. Nie dlatego, że ja się go uczyłem. Nigdy nie podchodziłem do niego z taką intencją, żeby się uczyć na pamięć tego tekstu. Ale w momencie, kiedy on jest czytany, to wiem, jakie zdanie za chwilę padnie. Wiem, gdzie czytający zrobił błąd, że to nie tak tam jest w tym tekście, jak zostało przeczytane, bo zdarzy się, że się ktoś pomyli. Więc ten tekst zapada w pamięć, zapada w serce. Też są takie teksty, które mocniej na nas oddziałują z Biblii, bo czasem dla każdego inny. Czasem to jest taki tekst, przez który Pan Bóg jakoś szczególnie przemawia do konkretnego człowieka. Mamy czasem jakieś swoje ulubione teksty z Biblii, ulubione księgi z Biblii. Ja osobiście bardzo lubię księgę proroka Jonasza na przykład, więc to są czasem takie słowa, które szczególnie może do nas, do konkretnego człowieka coś tam przemówić. Zapraszamy, zachęcamy i odwiedzajcie nas, ale odwiedzajcie też swoje przestrzenie, gdzie macie kontakt z Biblią, odwiedzajcie Biblię.